Bardzo wzruszony dzisiejszym wydarzeniem i cieszę się, że mogę zagrać na takiej mojej publiczności. Chciałem przedstawić bardzo ciekawy program. Dzisiaj była malutka introdukcja w hotelu, trochę innej sytuacji niż my pianiści jesteśmy przygotowani zagrać, ale była to fajna introdukcja programu Mazurki Chopina, którą właściwie będę grać w przyszłym tygodniu w Los Angeles County Museum of the Arts. Podobny program. Dzisiaj troszeczkę go zmienię, bo pracujemy czasowo na innym etacie. Ale będzie to podobny. Robię to w ten sposób. Gram utwór Chopina i później gram utwór drugiego polskiego znanego albo mniej znanego kompozytora, który był bardzo pod wpływem naszego geniusza. Jest to niesamowite dla nas, jak jeden taniec ludowy, mazurek, połączenie kujawiak i oberek, jak potrafił wpłynąć na serce tyle pokoleń dalszych od czasu Chopina. Chopin urodził się w 1810 roku i później powstał Paderewski na przykład, bardzo znana postać, nie tylko jako pianista, ale także polityk, który też napisał swoje mazurki, później był Sigismund Stojowski, tak samo mniej znany, bardzo mało znany kompozytor dzisiejszy, który miał szaloną karierę w Nowym Jorku w swoim czasie, na początku XX wieku. Były też różne kompozytorzy z tej epoki, na przykład Aleksander Tanzmann, który w podobny sposób jak Fryderyk Chopin, nie powiem uczek, ale żył w Paryżu, czy w Francji. Tam miał swoją działalność przez niemal całe życie, podobnie jak Chopin. I tak samo napisał mazurkę, ale zupełnie inny styl. Słychać wyraźnie ten wpływ Chopina. Nawet napisał całą serię mazurków, Omarz a Chopin. Ale są to mazurki zupełnie w innym stylu. Mają ten szarmański styl francuski. Słyszymy Paryż bardzo jaskrawie w tych mazurkach. I kogo jeszcze zagram? Mamy Paderewskiego, Tanzmana, bardzo ciemny kompozytor, zupełnie w innym stylu. Karol Rathaus, Polak urodzony w Ternopolu, dzisiaj należy to do Ukrainy, natomiast w czasie międzywojennym Ternopol należał do Polski. I Rathaus wyemigrował do Wiednia, tam gdzie ja mieszkam teraz, i też komponował mazurki, ale w bardzo ciemnym stylu. Jest tu wpływ szkoły wiedeńskiej, słyszymy ekspresjonizm, tak zwany New Objectivity Movement, który był po ekspresjonizmie, i są to mazurki w zupełnie innym stylu. Ale właśnie jak zszedliśmy z sceny i zagrałem bardzo Chopina, powiedziałem mi smutny ten żart. I właśnie po angielsku, if this was heaven, get ready for hell. Bo teraz mamy z mazurki zupełnie inny styl. Właśnie dużo nostalgii i dużo smutu. I Karol Rathaus miał bardzo przykre życie, niestety. Urodził się w Ternopolu, miał niesamowitą karierę przed sobą. Uważał siebie jako Polak, mówił perfekcyjnie po polsku. I gdy przeprowadził się do Berlina, miał niesamowitą karierę też jako kompozytor muzyki filmowej. I pierwsza edycja bracia Karamazow, które wyszły w 1931 roku, to German Film Commission zatrudnił Karola Rathausa, żeby napisać muzykę do tego filmu. I ta muzyka była tak dobrze napisana, że film był zrobiony według muzyki. To jest niesamowite wydarzenie. Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Każdy kompozytor siedzi przy komputerze, patrzy na film i naciska kilka guzików. I często w ten sposób powstaje muzyka filmowa. Dzisiejsza. Chyba że budżet jest większy i można zatrudnić oczywiście wielką orkiestrę. Także to będą bardzo czelne mazurki.
Gdyńskim, 1930 rok. Za 3 lata Hitler wejdzie do władzy i Karol Ratas musiał uciekać z rodziną przez Londyn, Paryż, aż znajdował się w Nowym Jorku. I tam właśnie pracował jako profesor przez 15 lat ostatnich swojego życia. Bardzo cichą, subtelną karierę. Już nie mógł napisać takie wielkie grandy utwory, tak jak mógł jako 30-latek.